Dzień dobry, państwo. Ekonomia nie jest partyjna. Ekonomia nie ma partyjnych barw. Jest skuteczna albo nie jest skuteczna. I zawsze sprawdzamy skuteczność prowadzonej gospodarki. Za każdym razem mówię o wynikach i liczbach, bez względu na to, kto to spowodował. Czasami chwalę PiS, czasami PO, czasami ganie PiS, czasami ganie PO. Proszę nie czytać tego nigdy partyjnie. Mnie nie interesuje popieranie jakiejkolwiek partii. Mnie interesuje skuteczna gospodarka. I chciałbym, żebyśmy wszyscy w ten sam sposób patrzyli na ekonomię. Ekonomy, czyli gospodarowanie. Czasami pytany jestem o poglądy. Jakie ja mam poglądy ekonomiczne? A czy ktoś z Państwa pytał o poglądy swojego partnera w biznesie? Partnera nie pyta się o poglądy, z partnerem się robi interesy. Czy ważne jest, co myśli na przykład o LGBT producent lodówek albo pralek, albo producent telewizorów, co myśli o LGBT, albo producent komputerów, albo producent owoców? Nie, nie jest ważne, jakie ma poglądy. Ważne jest, żeby dobre produkty produkował. W ekonomii jest jak w biznesie. Racje mają zawsze liczby. Mnie nie interesują poglądy innych, mnie interesują liczby. To liczby zawsze mają rację. Wspierać się mogą ludzie niedoinformowani albo z takimi zadzierzgniętymi klapkami na oczach, ale w ekonomii jest co do zasady tak jak w biznesie. To liczby decydują. Jeśli ktoś pokaże mi dane wyjaśniające omawiany przeze mnie przypadek, to mu zawsze przyznam rację. Bo w ekonomii nie chodzi o to, kto ma rację ale chodzi o skuteczność. I na to zwracam Państwa uwagę. Gospodarce nie powinni być partyjni ekonomiści, powinni być ci, którzy mają o tym pojęcie. Dziś porozmawiamy o największych gospodarkach światowych, o ich kondycji i włączymy do tych rozważań gospodarkę polską, żebyśmy wiedzieli, gdzie my jesteśmy. Największymi gospodarkami świata są dzisiaj Stany Zjednoczone, Chiny i, i należałoby włączyć do nich jeszcze Unię Europejską. Mówię, że należałoby włączyć Unię Europejską, bo choć liczbowo gospodarka unijna odpada regułom, to Unia Europejska no nie jest takim klasycznym państwem. Tu na wykresie pokazuję te wszystkie trzy gospodarki. Linią pełną zaznaczam wartości realnych gospodarek, a linią podwójną wartości nominalne. Jedynie dla Stanów Zjednoczonych obie linie mają tę samą wartość i się pokrywają. Dlatego Stany Zjednoczone, a zaznaczam linię pełną. Widzimy te największe gospodarki świata, realnie to ta linia pełna, i nominalnie to ta linia jakby podwójna. A tu jeszcze na diagramie. I amerykańska gospodarka jest póki co wzorcem dla całego świata. Ale co powoduje, że ta gospodarka amerykańska ma siłę? Dla porównania, gospodarka realna Chin jest 68% większa od nominalnej. Gospodarka realna Unii Europejskiej jest 46% większa od nominalnej. A dla Stanów Zjednoczonych gospodarka realna i nominalna są sobie różne. No, czyż to nie jest fenomen? Dużo się mówi o konkurencyjności amerykańskiej gospodarki. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos nawet stworzyło procedury do określenia tej, Międzynarodowej konkurencyjności. Stworzyło procedury, jakby, jakby specjalnie pod Stany Zjednoczone. No i w tych rankingach Światowego Forum Ekonomicznego Stany Zjednoczone znajdują się stale w czołówce, a nawet bywają liderem. Członkami forum są ludzie bogaci. Członkami forum są inwestorzy, widocznie z punktu widzenia inwestorów. Stany Zjednoczone są na szczycie konkurencyjności z punktu widzenia inwestorów. Ale konia z rzędem temu, kto mi pokaże jakiekolwiek artykuły świadczące o pozytywnej konkurencyjności amerykańskiej gospodarki. Konia z rzędem. Zresztą, czy jest się czemu dziwić, jeśli produkty amerykańskie nie znajdują nabywców? A z roku na rok coraz większy deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych przyprawia polityków o palbitację serca. Coroczny deficyt handlowy przekracza właśnie, o tu widzimy, barierę biliona dolarów i rośnie dług publiczny. Przekroczył 32 biliony dolarów. To 32 biliony dolarów to już 120% amerykańskiego produktu krajowego brutto. To 120% i to 32 biliony. To nie jest ostatnie słowo Ameryki. Ten dług ma tendencję do dalszego wzrastania. Proszę Państwa, nie ma pozytywnych artykułów o amerykańskiej konkurencyjności, a przynajmniej ja ich nie znalazłem. Zachęcam Państwa do szukania. Za to jest bardzo wiele materiałów o braku konkurencyjności gospodarki amerykańskiej. Bardzo wiele autorów o tym pisze. I to nie tylko autorów fizycznych, piszą o tym także instytucje. Wyszła niedawno książka Wielkie Odwrócenie autorstwa Tomasa Filipona. Książka uzyskała tytuł Książki Roku. No, sam Filipon jest profesorem finansów na Uniwersytecie Nowojorskim Stern School of Business, a recenzja książki ukazała się m.in. w Financial Times. Filipon jest jednym z wielu krytyków amerykańskiej gospodarki. Z wielu. Zdaniem Filipona rynki amerykańskie są mało konkurencyjne. Mają wysokie zyski, dlatego przyciągają inwestorów, jak choćby tych ze szwajcarskiego Davos. Udział w zysku po opodatkowaniu wzrósł w amerykańskiej gospodarce od lat 90. niemal dwukrotnie. Pokazuje to Państwu na wykresie. Ale rynki amerykańskie są niekonkurencyjne. Ten brak konkurencyjności szkodzi. Konsumentom i pracownikom w pierwszym rzędzie, a to wszystko przykryte jest polityką i lobbystami, i ma niewiele wspólnego z gospodarką, ta cała paplanina. Gospodarka amerykańska obliczona jest na zysk. To zysk inwestorów jest jedyną jej racją, ale rachunki za to płacą konsumenci i pracownicy. Następuje dojenie maluczkich. Majątki bogatych rosną i rośnie bieda biedaków. I tak naprawdę wszyscy o tym piszą. Społeczeństwo amerykańskie nigdy nie było równe, ale obecnie różnicuje się jeszcze bardziej. A tu mamy publikację o raporcie Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych o stanie konkurencji na rynku pracy w gospodarce Stanów Zjednoczonych. I jest tu podsumowanie, że jest brak konkurencyjności. Ten brak konkurencyjności jest według nich poważnym problemem. Skutkuje spadkiem wynagrodzeń pracowników, nawet piszą o 20%. Ta kasa idzie do inwestorów, a powinna do pracowników. Piszą między innymi, że zmniejszona konkurencja na rynku pracy hamuje całą gospodarkę, hamuje innowacje. Zwiększa ceny i ogranicza wzrost gospodarczy. Tak. To mówi raport Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych. A to już publikacja Council of Foreign Relations, czyli taki amerykański zespół doradców specjalizujący się w takiej amerykańskiej polityce zagranicznej i stosunkach międzynarodowych z siedzibą w Nowym Jorku. Bardzo ważny w amerykańskiej polityce. I ta Sama konkluzja, co wcześniej. Stany Zjednoczone ułożyły się kosztem konsumenta i pracownika. Są także, powiedzmy, alternatywne rankingi konkurencyjności. Tego z Davos w ogóle nie uwzględnia się, najczęściej, bo mówi się, że jest jakby zrobione na zamówienie. No, tu widzimy w tym rankingu, Stanu Zjednoc Stany Zjednoczone były pierwsze w roku 2000. W roku 2010 już spadły na trzecie miejsce, obecnie są dziewiąte. No, autorem tego rankingu jest Międzynarodowy Instytut Rozwoju Zarządzania. Też pisze o sobie, że jest niezależny, i tak dalej, i tym podobnie. Na samym początku tego międzynarodowego tego zestawienia Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Zarządzania. Są kraje europejskie. Dania, Irlandia, Szwajcaria, Holandia, Szwecja. No i są też kraje azjatyckie. Singapur, Tajwan, Hongkong. No i jest nawet kraj arabski. Państwo widzicie Zjednoczone Emiraty Arabskie. Chiny. A no Chiny są na miejscu 21. A Polska. No proszę zobaczyć, Polska jest 43. Przed nami jest między innymi Malezja, Korea, Tajlandia, Nowa Zelandia, Indonezja, Kuwait, Portugalia, Indie. Indie są przed nami. Mamy miejsce 43, a przed nami jest niemal połowa świata. Nawiasem mówiąc, są tacy, którzy zachwystują się polską gospodarką jako wzorem do naśladowania. Może należałoby ostudzić ich głowy, pokazując tę polską konkurencyjność? 43. miejsce na świecie. Czy możemy być dalej? No, proszę sobie to poukładać. Tu mamy jeszcze, o, jest Fundacja Informatyki i Innowacji. To także amerykański zespół doradców zajmujący się polityką publiczną, non-profit, z siedzibą w Waszyngtonie. Dla niektórych najbardziej autorytarny zespół doradców do spraw polityki naukowej i technologicznej na świecie. I co oni mówią? No, USA nie są gospodarką konkurencyjną. Według nich Stany Zjednoczone znajdują się na słabej pozycji konkurencyjnej i spadają, spadają i spadają. Piszą między innymi, że Stany Zjednoczone pod względem bilansu handlowego zajmują 88 pozycję na 158 krajów. Czyli już są w drugiej połowie. O jakiej konkurencyjności w ogóle możemy mówić? Jest nawet publikacja Białego Domu na temat konkurencyjności amerykańskiej. I podnoszą sprawę koncentracji amerykańskich rynków. Po raz kolejny podnoszą, że ich zdaniem obniża to konkurencyjność gospodarki Stanów Zjednoczonych. Gospodarka Stanów Zjednoczonych jest niekonkurencyjna. Trafiłem także na publikację polskiego Warsaw Enterprise Institute. Tyle, że po angielsku. Nie jest to publikacja w jakiś sposób oryginalna i podnosząca jakieś nowe aspekty amerykańskiej ułomności, tej ułomnej konkurencyjności. Wracają w niej do sprawy koncentracji rynków, no i piszą, proszę zobaczyć: w Stanach Zjednoczonych 11 gigantycznych firm kontroluje praktycznie całą żywność, napoje, dobra konsumpcyjne. Te korporacje to Kellogg's, General Mills, Kraft Heinz Company, Mendelez International, Mars, Coca-Cola, Unilever, Procter Gamble, PepsiCo, Johnson Johnson i Nestle. Skutki tej koncentracji, no, jak wiadomo, są opłakane, bo to jest opłacalne dla inwestorów, ale płacą za to konsumenci i pracownicy. Te 20% ich płac. 20% ich wynagrodzenia. To, co zjadają inwestorzy. Silne korporacje dzielą między siebie rynki, ale wcale nie konkurują ze sobą, nie rywalizują. Cały czas omawiam ten artykuł. Realizują zyski kosztem pracowników i konsumentów. No, podobna sytuacja występuje zresztą na wielu rynkach. Siedem dużych korporacji jest właścicielami 182 firm kosmetycznych. No i obejmuje to Johnson Johnson. Shiseido, Koty, Procter Gamble, Unilever, L'Oreal i Estée Lauder. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo silna pozycja rynkowa dotyczy wielu firm. No, jak chociażby Amazon, Google, Facebook wyrosły na internecie. Walmart, no dalej z tych wielkich gigantów. Crest and Colgate przy paście do zębów. American, Delta, United and Southwest przy przewoźnikach lotniczych. Luxotika, okulary słoneczne, no aż 80% całego rynku. Mars i Nestle, no zajęły niemal cały rynek karmy dla kotów. Expedia i Priceline, hotele i bilety lotnicze, ATT, Comcast, Time Warner Cable and. Verizon to z kolei cztery dominujące firmy usług kablowych i internetowych. I tak dalej, i tak dalej, i tym podobnie. Koncentracja rynków owocuje wyzyskiem pracowników i łupieniem konsumentów. Ale to inwestorzy nie mogą narzekać. Proszę Państwa, to są oficjalne publikacje tych a, wydawnictw, o których mówię Państwu. Tu nie ma nic spiskowego. Tu nie ma nic, co byłoby jakąś niszą. To jest oficjalne stanowisko bardzo wielu instytucji. Taki już ułomny mechanizm, który powoduje, że gospodarka amerykańska kumuluje kapitał. Gospodarka amerykańska daje duże zwroty. No i tak jak mówię, piszą praktycznie o tym wszyscy. Nie ma innego zdania. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na dwie rzeczy te rzeczy, które stanowią rzecz specjalnej troski decydentów, choć funkcjonują na pograniczu gospodarki. To jest dług stanów Zjednoczonych i sposób jego finansowania. A z długiem związana jest słabnąca pozycja ratingowa Stanów Zjednoczonych. Tak, krok po trochu, krok po kroku, Stany Zjednoczone kroczą w dół a z drugiej strony muszą podnosić oprocentowanie obligacji skarbowych w stopniu większym niż kraje posiadające podobną inflację. To zaufanie do Stanów Zjednoczonych jest mocno nadwyrężone. Jakoś nie słychać, żeby senacka komisja Stanów Zjednoczonych zabrała rosyjskie aktywa, które tak zapowiadano, które liczone były na co najmniej 300 miliardów i aktywa jeszcze rosyjskich oligarchów. I miało to wszystko być zarekwirowane na odbudowę Ukrainy. I Biden obiecał nawet, że dolar będzie kosztował 200 rubli. Dziś to już śmiech na sali. Dla wszystkich to temat do żartów. Z tych 300 miliardów rosyjskich aktywów zrobiło się jakoby 40 miliardów. I nikt nie mówi o ich zarekwirowaniu. Stany Zjednoczone boją się utraty międzynarodowego zaufania. Stany Zjednoczone pilnują swojego dolara. Pilnują dolara. Dzisiaj to siła dolara stanowi o sile amerykańskiej gospodarki, a nie odwrotnie. To zakupiony amerykański dług, który dla wielu krajów stanowi pokrycie dla ich własnych walut, jest gwarantem siły amerykańskiej gospodarki, a nie odwrotnie. To dolar ciągnie amerykańską gospodarkę w górę, a nie odwrotnie. Kraje zgłaszają zapotrzebowanie w zamian za odsetki, które dostają. I tyle pytanie brzmi, jak długo będzie stać Stany Zjednoczone na płacenie odsetek? Jak długo? Wydaje się, że ta chwila może nadejść każdego dnia. Ale wtedy stopy pójdą jeszcze bardziej w górę i agencje znowu zanotują zmniejszoną wiarygodność Stanów Zjednoczonych. To umieranie amerykańskiej gospodarki będzie bardzo, bardzo stopniowe, bardzo stopniowe, będzie kamuflowane choćby przez zmianę agregatów pieniądza. Będą do końca czerpać inwestorzy z tych amerykańskich korporacji i będą czerpać państwa z amerykańskich obligacji. Do końca, do samego końca. Konanie będzie powolne. Co oznacza linia pełna, czyli gospodarka realna? Ta linia pełna pokazuje, ile produktów produkujemy. Pod względem wielkości produkcji największe są Chiny. Gospodarka chińska najwięcej produkuje. Zresztą to nie chodzi o to, czy produkuje materialnie, tu chodzi generalnie o produkcję, tak samo o tych dóbr niematerialnych. My mówimy o produkcji całkowitej, globalnej. Zresztą nie ma się czemu dziwić, że to Chiny są numerem jeden w końcu. Mają 1,4 miliarda par rąk do pracy. No i tyle samo gęb do wykarmienia. Czyli umownie ręce to podaż, a gęby to popyt. W wartościach realnych wszystkie trzy gospodarki idą no, niemal web w web. Zaznaczyłem cezurę roku 2008, ale dla wartości realnej nie stanowi ona problemu. Wprawdzie te gospodarki rozwijają się z różnymi prędkościami, no ale tak już jest w gospodarce, że jedne gospodarki rozwijają się szybciej, a inne wolniej. Chiny od roku 2008 do 2022 rozwinęły się o, widzimy, 203%. Stany Zjednoczone o 72%, a Unia Europejska o 66%. To, że Chiny są liderem, nikogo nie dziwi. Nadrabiają po prostu te ich nie wielowiekowe zapóźnienia. Ale spójrzmy teraz na wartości nominalne gospodarki. Nominalne, czyli międzynarodową konkurencyjność. No i tu już mamy niespodzianki. Nominalnie wzrosty gospodarki chińskiej są nawet większe niż wzrosty realne. Zatem wzrasta konkurencyjność prawie półtora raza szybciej od realnej. Chiny dopiero nabierają rozpędu, wystarczy czytać liczby. Państwo rozumiecie to na pewno. Chiny są naprawdę co najmniej zdrowe, co najmniej zdrowe, przynajmniej liczbowo. I to tutaj widzimy. A Unia Europejska, no Unia Europejska stanęła. Ta wartość nominalna nie wpływa bezpośrednio na jakość życia, albo raczej należałoby powiedzieć, że wpływa w niewielkim stopniu, pośrednio, przez mniejszy wybór dóbr importowanych. Produkty amerykańskie podrożały w Unii Europejskiej. Nie kupimy wielu amerykańskich dóbr w Unii Europejskiej. No, nie kupimy amerykańskich komputerów Apple, no bo będą za drogie. Widać, że podrożały tutaj o dobre 50%. I ma to oczywiście odzwierciedlenie w kursie wymiany euro na dolara. Produkcja europejska robi się w Stanach coraz tańsza, żeby mogła być sprzedawana. Z produktów spożywczych Unia Europejska eksportuje głównie wyroby markowe, wyroby gotowe, głównie różne alkohole. Unia Europejska to alkohole, sery, czekolady. No, kto gustuje whisky, to w Stanach Zjednoczonych czuje się jak w raju. Tam od 15 lat whisky tanieje. Tanieje, no to zdrowie. Pokazuję Państwu, jak czytać dane. Często jestem pytany, czy byłem w każdym z krajów, o których są moje wykłady. Proszę Państwa, nie byłem w każdym z tych krajów, ale czytając dane wiem o wiele więcej niż tam bylcy, którzy wprawdzie mówią często o gospodarce, ale mają o nim dłe pojęcie nie mają w ogóle pojęcia. Albo plotą, co im się wydaje. Na tym polega potęga języka liczb. Tyle, że każdy język trzeba rozumieć, a nie tylko bajać. Co nam się wydaje, a często tak niestety jest, że ekonomią zajmują się goście, którzy o ekonomii mają blade pojęcie. Nie mają pojęcia, ale chcą być gwiazdami. Jak żyje się w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Chinach? No i tutaj nieodzowne będzie przywołanie PKB per capita Purchasing Power Parity. Różnica między Stanami i Chinami jest 3,5-krotna. <try i pół> Zupełnie inny standard życia. Chiny to tylko 21,5 tysiąca dolarów na osobę, a Stany Zjednoczone to 76,4 tysiąca dolarów na osobę. Teoretycznie rozpiętości między tymi dwoma krajami są ogromne. Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na inny aspekt. Proszę Państwa, na nierówności dochodów. Europę pokazuje na przykładzie Niemiec. No, niski indeks Giniego. Europa jest jednak bardzo socjalna, bo im niższy wskaźnik, im niższy, tym bardziej równomierny podział wytworzonych dóbr. A Chiny, no widać, że startują z bardzo niskiego pułapu komunizmu. W komunizmie niczego co do zasady nie było, więc nikt nic nie miał. W tym niemaniu wszystkiego była równość. W Polsce też byliśmy równi. Tyle, że nierówni stanem posiadania. Kiedy zmieniliśmy ustrój, wówczas dopiero ujawniły się nierówności stanu posiadania między nami. I podobnie w Chinach. U nich kapitalizm zaczął się nieco wcześniej, w roku 1978, a potem około roku 2008 mieliśmy najdzikszy możliwy kapitalizm. A dziś dziś Chiny już zeszły poniżej poziomu Stanów Zjednoczonych i dalej schodzą. Podział dóbr jest w Chinach bardziej sprawiedliwy. Niż w Stanach Zjednoczonych. Staram się nie wartościować tego w żaden sposób. Pokazuję tylko, jak to wygląda na liczbach. Chiny robią się coraz bardziej socjalne. No, to pokazuje wskaźnik Giniego, ten indeks Giniego. Najbardziej socjalna jest Unia Europejska. Tu mamy na przykładzie Niemiec, potem mamy Chiny, a dopiero na końcu jest ten dziki zachód. Dziki zachód, czyli Stany Zjednoczone. No, ale jaki może być efekt tego indeksu Giniego? W Stanach Zjednoczonych dochody trafiają do kieszeni nielicznych. Statystyczny mieszkaniec jest bogaty, bo tak wskazuje na to PKB per capita, Purchasing Power Parity, ale nie rozkłada się to na bogactwo, to bogactwo na wszystkich. Chiny robią na tej drodze duże postępy do tej względnej równości. A Stany Zjednoczone, w Stanach Zjednoczonych te nierówności się pogłębiają. Stany Zjednoczone trwają w miejscu. Stany Zjednoczone są krajem dla wybranych, dla bogatych. Tak to należy interpretować. A jak wyglądają rozrachunki z resztą świata? Pokazuje to na przykładzie bilansu płatniczego w eksporcie dóbr i usług. Ta linia niebieska to stale narastający deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych. Ta linia Czerwona to nadwyżki Chin handlu z innymi krajami. Stany Zjednoczone stale i stale pożyczają pieniądze od innych krajów, żeby płacić za dobra importowane. Gospodarka amerykańska już dawno przestała być konkurencyjna. I żyje tylko na kredyt. Kredyt odnawialny w nieskończoność. Czy można się dziwić, że coraz więcej krajów na świecie nie chce pożyczać Stanom Zjednoczonym? Czy można się dziwić, że kraje Zatoki Perskiej szukają innych walut rozliczeniowych dla sprzedaży swojej ropy? Świat coraz częściej mówi, że nie chce amerykańskiego dolara. Czy można się temu dziwić? Tak, Stany Zjednoczone nominalnie uciekają z światu, ale tylko nominalnie. Gdyby nie było takiego zapotrzebowania na dolara, ten cały amerykański kram z dolarami by już dawno był zamknięty, bo to nie amerykańska gospodarka jest silna i konkurencyjna, ale swoją potęgę pokazuje dolar. Zapotrzebowanie na dolara kreuje potęgę gospodarki Stanów Zjednoczonych. Gospodarka amerykańska już dawno poległa. Wartość nominalna gospodarki amerykańskiej to tylko figura księgowa wynikająca z popytu na dolara. Ale samej gospodarki jest już coraz mniej i mniej. Tej realnej gospodarki, tej gospodarki purchasing power parity. Niektórzy ekonomiści czy youtuberzy zwyczajnie nie rozumieją znaczenia podstawowych pojęć i prognozują rozkwit i dominację gospodarki amerykańskiej, ale Gospodarka amerykańska nie jest od dawna konkurencyjna. Siła dolara nie wynika z siły gospodarki. To tylko dolar dźwiga amerykańską gospodarkę na swoich barkach. Tylko jak długo to jeszcze potrwa? Jak długo? Tak długo, jak Stanom Zjednoczonym starczać będzie kasy w budżecie na obsługę swojego długu. Na obsługę. A potem nastąpi krach. No, za tym duetem Chiny, Stany Zjednoczone, a może za trio Chiny, Stany Zjednoczone, Unia Europejska jest grupa pościgowa. To widzimy Indie, Japonia, Niemcy. Najpierw wartość realna gospodarek. Widzimy wzrosty, szczególnie od roku 2003. Wszystkie gospodarki rosną. Hinduska, niemiecka, japońska. No, japońska urosła o 64%, niemiecka o 110%, a hinduska, no hinduska urosła aż o 372%. Gigantyczny wzrost gospodarki hinduskiej. No mówimy tutaj o gospodarkach realnych. To już trwa wyścig po liderowanie nad światem, w tej grupie pościgowej. Ale jak przejdziemy do wartości nominalnych, to no znowuż gospodarka japońska od roku 1995 stoi w miejscu, niemal się kurczy. Ostatnio o 30%. Państwo to widzicie na wykresie, gospodarka niemiecka rośnie sporo tylko hinduska goni. Od roku 1995 gospodarka nominalna japońska zmalała o 24%. Nominalna niemiecka wzrosła o 64%, a nominalna gospodarka hinduska wzrosła o 840%. Co to oznacza, że tak się zmieniła konkurencyjność tych gospodarek. Japonia już nie ma przyszłości od szoku roku 1995. Japonia idzie już tylko kursem na dół. Uparała się z gigantycznym zadłużeniem, które wykupił japoński bank centralny, ale konkurencyjność japońskich firm stale maleje i maleje. I stale rośnie przeciętna wieku mieszkańców Japonii. Niemcy, no, gospodarczo można powiedzieć, spokojnie rosną. Ślimaczo, ale rosną. Za to Indie. Indie to wulkan. Indie odnotowują gigantyczne wzrosty gospodarki nominalnej. Indie dopiero szykują się do wejścia na rynki międzynarodowe. No, pokazuje jak należy czytać dane. Tak, należy je czytać. Poziom życia. No, do określenia poziomu życia służy w pierwszym rzędzie PKB per capita purchasing power parity. A potem indeks GINIEGO mówiący o tym jak sprawiedliwie dzielone są te wytworzone dobra. I widzimy, że mimo ogromnych wzrostów realnych i ogromnych wzrostów nominalnych gospodarki hinduskiej, to w, w Indiach żyje się no, póki co najgorzej. Mamy 8,4 tysiąca dolarów na osobę. Potem tu widzimy Brazylia, 17,8 tysiąca dolarów na osobę. W Brazylii się dwa razy żyje lepiej niż w Indiach. Brazylijski w brazylijskich slamsach, w fawelach żyje się mimo wszystko lepiej niż nad przeludnionymi brzegami Gangesu. Ta cywilizacja hinduska jawi się przez pryzmat danych gospodarczych, no proszę popatrzeć, jak przyszłość świata. Może już za 10 lat, a może Indie potrzebować będą więcej lat, żeby się stać realnie gospodarką większą od amerykańskiej, ale standardy, jakie ona wprowadzi do światowej świadomości, są przerażające. Tak, Amerykanie szokują nas swoimi nierównościami i bezdomnością, pomimo że są bardzo bogaci. Chińczycy szokują nas swoją dyscypliną, która jest ogromna. Mieliśmy na przykładzie pandemii tego obraz, jak tam się to działo. Przecież w ogóle ludzie nie poumierali w czasie pandemii. Tak przynajmniej wynika z danych chińskich. A Hindusi. Hindusi szokują akceptacją nędzy i tej nicości ludzkiego życia. Jeszcze wiele rzeczy zaskoczy nas w najbliższej przyszłości. Jeszcze wiele razy zmieni się nasza społeczna wrażliwość. Widzimy rewolucję za rewolucją. Kończy się rewolucja arabska, zaczyna chińska, a czeka nas hinduska rewolucja. Za każdym razem będziemy inaczej widzieć ten świat. I to, ten styk rewolucji często jest bardzo, bardzo rewolucyjny. Często pociąga za sobą wiele śmierci. Daleko powyżej tych trzech standardów przyszłości świata zaczyna się poziom życia Zachodu. I do Zachodu zaliczymy wschodnich Słowian, czyli Rosję. Rosjanie to właśnie wschodni Słowianie. Niezależnie od tego, jak ich traktujemy, to są tak jak my Słowianie. Ich historię mają podobną. Proszę Państwa, od roku 1210, od bitwy pod Kałką do roku 1380, do bitwy na Kuligowym Polu, nie mieli swojego państwa. Podobnie jak my po rozbiorach. Oni zdominowani przez Mongołów, a my przez zaborców, my przez Niemców i ich dynastie, bo Niemcy rządzili i w Prusach, i w Rosji, i w Austro-Węgrzech. To były ich dynastie. Rusy, książęta i kniaziowie jeździli po jarłyk do Tatarów. Płaszczyli się jak naleśniki. I albo otrzymywali jarłyk, albo byli skracani o głowę. No, trzeba powiedzieć, że trudne były losy naszych narodów. Obu narodów. Ale Rosjanie mają już 36,5 tysiąca dolarów na osobę. Tych realnych. My Polacy mamy 43,3 tysiąca dolarów na osobę. A Japończycy 45,6 tysiąca dolarów na osobę. Można powiedzieć, <noise> zgodnie z tym, co mówił Wałęsa podczas strajków sierpniowych, myśmy zbudowali teraz drugą Japonię. Mamy drugą Japonię, jak chodzi o komfort życia. Japonię, czyli to już teraz gasnące imperium. A kiedy mówił o tym Wałęsa, to było jeszcze wschodzące. A dziś to jest gasnące imperium. Poziom tego Zachodu jest wyraźnie wyższy niż tych wschodzących potęg. Z tym zastrzeżeniem, że nasz potencjał ludnościowy jest na wyczerpaniu, a w tych krajach wschodzących jeszcze jest nieograniczony. Te kraje wschodzące jeszcze zaleją nasze rynki, jeśli nie znajdą zatrudnienia u siebie. I pokazuje jeszcze ten najwyższy poziom. Niemcy, 63 tysiące dolarów na osobę. I ponad Niemcami, Stany Zjednoczone, 73,4 tysiąca dolarów. Ponad Niemcami są obszary póki co niedostępne. Nawet dla nas. To jest rozwinięta zachodnia Europa i Skandynawia. I popatrzmy jeszcze na bilans handlowy. Jak sobie te kraje radzą w rywalizacji? Jak sobie radzą z gospodarowaniem? Zacznijmy od Rosji i Niemiec. No, proszę Państwa, Rosja, przynajmniej teoretycznie, zawsze miała dodatni bilans. Człowiek w Rosji jest raczej zerem. Poświęca się dla ogółu, w tym wypadku dla gospodarki. U nich jest ważne, żeby był pozytywny obraz całości. Więc import może być niewielki albo raczej prywatny. Kiedy Rosjanie mają najwyższe wzrosty? No w roku tysiąc, 2022, czyli roku agresji na Ukrainę. Wtedy mają najwyższe wzrosty, a przecież miało być zupełnie odwrotnie. Państwo pamiętacie te przepowiednie. A Niemcy odwrotnie. Niemcy notują w tym 2022 roku spadki. Bo Rosja szybko znalazła rozwiązanie na eksport swoich surowców. Surowce rosyjskie poszły na wschód, do Azji. A Niemcy? No, Niemcy nie wysłali własnych dóbr przemysłowych do Rosji. Niemcy zawsze żyli z eksportu swojego przemysłu do Rosji. A co mieli eksportować, skoro nie było wolno? I zapłacili za to karę. Jeszcze nie raz Niemcy będą płakać za Rosją. Pokazuje te dane, żeby zrozumieć gospodarkę, a nie ten bełkot polityczny. Gospodarkę, proszę Państwa. Tu widać tą wojnę. Rok 2022, jego skutki gospodarcze dla Niemiec, między innymi. Kto chce słuchać derdymałów de politycznych i geopolitycznych, niech ogląda inne kanały, bo i tak nie zrozumie tego, co mówię cenę za sankcje Zachodu i wojnę ukraińską zapłaci głównie Zachód, zapłacą głównie Niemcy. A tu jeszcze bilanse handlowe Japonii i Indii. No bilans płatniczy. W Japonii jakby potwierdzenie utraty konkurencyjności. Bilanse po 2011 roku wyraźnie gorsze. Zdecydowanie częściej na minusie niż na plusie, a Indie no, do roku 2002 no, gdzieś 2004 jakoś sobie radziły i te deficyty były niewielkie, a potem potem były już tylko coraz większe i większe. Rok, w roku 1990 to było 19 rupi za dolara, w 2004 już 46 rupi za dolara, a w roku 2023 83 rupie za dolara. Dlaczego aż takie słabnięcie rupi do dolara? No. Widzimy, żeby pokryć deficyt bilansu płatniczego. Drukujemy umownie te rupie, drukujemy, bo czymś trzeba płacić. No i rupia, rupia tanieje. I jeszcze na porządku pokażmy kondycję japońskiego jena. Tu widzimy od początku lat 70. Początkowo mieliśmy sztywny kurs. 360 jenów za dolara. To było w zasadzie od czasu wojny. Te 30, 360 jenów utrzymywało się aż do szoku Nixona w 1971 roku. A potem to już gra rynkowa. I widzimy rok 2011, kurs około 90 jenów za dolara, a potem zaczynają się te japońskie tańce z deficytem handlowym. I ostatecznie ten kurs osiągnął 150 jenów za dolara. Deficyty trzeba czymś rekompensować. No i rekompensuje się tym umownym drukowaniem własnej waluty. Tak dochodzą do światowej czołówki Indie. Indie na nikogo nie czekają, z nikim się nie liczą, są jakością same dla siebie, tak jak wcześniej Chiny. Tyle, że teraz będzie zdecydowanie mocniejsze uderzenie. Warto wyróżnić w tym gronie dziesięciu gospodarek świata grupę surowcową, dochodzącą, mam na myśli Brazylię, Rosję, Kanadę. Rosja to przede wszystkim surowca, a Kanada i Brazylia to w sporej części gospodarki surowcowe. Popatrzmy na wzrosty tych gospodarek realnych. No, weźmy od roku 98. Czemu 98? No, po przemianach ustrojowych, po rozpadzie Związku Radzieckiego, przyszedł kryzys 98. roku i dopiero od tego kryzysu, wtedy przyszła ta niewypłacalność i dopiero Potem ta gospodarka Rosji zaczyna swoje wzrosty. Realna gospodarka rosyjska w tym okresie 1998-2022 wzrosła o 273%. Państwo to widzicie. Brazylijska o 165%, a gospodarka kanadyjska o 184%. I te realne różnice między gospodarkami są aż nadto widoczne. W wartościach bezpośrednich gospodarka rosyjska jest niemal dwa razy większa od kanadyjskiej. A Rosja to tylko surowce, surowce. Ale w wartościach nominalnych te gospodarki są już bardzo do siebie zbliżone. Wartości nominalne, czyli tej międzynarodowej konkurencyjności, ich wartość zawiera się Państwo widzicie, wszystkie trzy schodzą w jednym miejscu między 1,9 biliona dolarów, a 2,2 biliona dolarów. Należy wnioskować, że kanadyjska konkurencyjność jest sporo lepsza od rosyjskiej. I co jest charakterystyczne dla gospodarek surowcowych, widzimy ogromną ich zmienność, zależną od światowych cen surowców. Dotyczy to w, różnym, w równym stopniu dobr kopalnych, jak i tych uzyskiwanych z, z pracy na polu. Popatrzmy jeszcze na poziom życia w tych państwach, czyli ile realnie wytwarzają w przeliczeniu na mieszkańca. Kanada 58 tysięcy dolarów, Rosja 36 tysięcy dolarów, a Brazylia prawie 18 tysięcy dolarów. W Kanadzie dobrobyt na poziomie Unii Europejskiej i nawet porównywalny z Niemcami. W Brazylii zaledwie 1 trzecia tego stanu. Tak nisko spadła Brazylia. Powiedziałem 1 trzecia, ale to nie do końca prawda, bo trzeba by to zestawić z wartością indeksu Giniego, czyli jak te dochody są dzielone. No, najmniej sprawiedliwie dzielone są w Brazylii. Państwo to widzicie. Po tym znacznym oddaleniu Rosja, Kanada. Nie dość, że dochody są tam wysokie, to jeszcze podział jest w miarę równy. To oznacza, że bogactwo tego kraju w największym stopniu odczuwalne jest w Kanadzie. Między Kanadą a Brazylią są różnice znacznie większe niż te wynikające z PKB. Per capita purchasing power parity. Trzeba by to pomnożyć przynajmniej przez dwa, żeby właściwie przełożyć to na odczuwalność bogactwa przez statystycznego mieszkańca. Rosja i Brazylia to duże gospodarki, ale trzeba przyznać, mocno jeszcze zacofane. Najbardziej chyba zacofana jest Brazylia. W tej dziesiątce największych gospodarek są Francja, Włochy i Wielka Brytania, taki bardzo tradycyjny zachód starej Europy. Realne gospodarki Francji i Wielkiej Brytanii idą łeb web. Francja w Unii Europejskiej, a Wielka Brytania już poza Unią. Ale realne gospodarki tych państw, Państwo widzicie, idą do góry, rozwijają się jak zespawane. Tylko Włochy odstają nieco i zostają w tyle. A gospodarki nominalne. No znowuż niemal bliźniaczy układ do gospodarek realnych. Można odnieść wrażenie, że przewodnikiem tego europejskiego stada są Niemcy. A reszta, no, reszta trzyma się kupy, w kupie raźni. W kupie nie skrytykują nawet jak się gospodarczo nie uda. Jeszcze pojedyncze kraje fikają, ale z czasem każdy znajdzie swoją niszę. Europa idzie jak stado, każdy ma w nim swoje miejsce. Polska na tle krajów Unii Europejskiej, ale także praktycznie całego świata, no, wypada całkiem dobrze. Wzrost obu gospodarek, realnej i nominalnej, mieliśmy do roku 2008 no, bardzo przyzwoity, a potem załamanie syndrom tego roku 2008. Realnie rozwijamy się nadal, ale nominalnie stanęliśmy w miejscu, jak zresztą cała Unia Europejska. Dopóki Unia Europejska nie poprawi swojej konkurencyjności, to i nasze miejsce w niej no, powinno być co najmniej wątpliwe. A jak będzie, zobaczymy, bo o tym decydują politycy. PKB per capita Purchasing Power Parity, czyli ten teoretyczny, ale realny poziom życia jest w Polsce całkiem niezły. Gonimy Unię Europejską. Mamy już poziom 80% Unii Europejskiej. Trochę więcej brakuje nam do Niemiec. Trochę więcej niż te 80%. Jesteśmy cały czas na drodze wzrostowej. Najbliższe lata zadecydują, czy się z Unią Europejską połączymy w jakąś całość, czy odpłyniemy w jakąś nieokreśloną sinodal. Jak w Polsce dzielone są te wytworzone w PKB dobra? No, i tu widzimy kolejny pozytywny wskaźnik. W Polsce te wytworzone dobra dzielone są no, w miarę porówno. Nie wiem, czy sprawiedliwie, nie będę dociekał, ale dzielone są w miarę porówno. Najbardziej równo w gronie tych <grywania> największych gospodarek, co tutaj pokazuje. Dużo dla tej równości robiono i robi się od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej. Widać to, prawda? Bilans handlowy. Europa ma z tym problem. Łapie wprawdzie równowagę, ale o żadnych nadwyżkach nie może być mowy. Proszę spojrzeć na bilans Wielkiej Brytanii. Stale na minusie. Jeszcze w 2008 roku fund wart był ponad 2 dolary, a dziś, no, dziś trzeba by stale schodzić z ceną brytyjskich produktów. Mają eksport nieatrakcyjny. Dziś fund jest wart już tylko 1,2 dolara. Produkcja brytyjska jest coraz tańsza i tańsza, podobnie jak w Unii Europejskiej Euro. Końca tych spadków nie widać. Stany Zjednoczone są póki co poza konkurencją. Chcąc sprzedawać do Stanów, trzeba obniżać ceny. Polska na tle państw Europy Zachodniej, no póki co wypada naprawdę dobrze. Omówiliśmy największe gospodarki i wyjaśniliśmy, dlaczego największa z nominalnych gospodarek, czyli gospodarka amerykańska, wcale nie jest konkurencyjna. Poza inwestorami z forum ekonomicznego w Davos nikt nie mówi o dobrej, o wysokiej konkurencyjności amerykańskiej gospodarki. Wszyscy zwracają uwagę raczej na jej niekonkurencyjność, za którą płacą konsumenci i pracownicy aż 20% wynagrodzeń. Siła gospodarki nominalnej Stanów Zjednoczonych wynika z zapotrzebowania na dolara. Dopóki dolar jest walutą rezerwową, to nie grozi amerykańskiej gospodarce krach. Dopóki kraje całego świata potrzebują dolara, dopóki są jego zakładnikami. Ale realne gospodarki mają już inną siłę. Proszę zobaczyć, jak wzrastały od roku 1990. Gospodarka chińska wzrost ponad 27 razy. Gospodarka hinduska ponad 12 razy. Wzrosty pozostałych gospodarek nie są już tak spektakularne. Brazylijska i rosyjska średnio około 3 razy. No, można powiedzieć bez szaleństw. Gospodarka polska ponad 6 razy. Ale 6 razy, czy to jest dużo przy tych gigantach? Zachwystujemy się naszymi polskimi sukcesami i ja im nic ujmować nie chcę. Proszę zestawić te nasze wzrosty z rekordzistami. I chyba już troszkę inaczej je ocenimy, kiedy wyjdziemy z tego naszego grajdoła. Tu jeszcze raz widzimy te wzrosty po roku 2008. Proszę porównać Chiny i Indie. Wydaje się, jakby Indie dopiero nabierały przyspieszenia. To jeszcze nie jest pełna prędkość Hindusów. Oni przecież mają ogromne rezerwy ludnościowe. Chiny już się obudziły i kroczą do dostatku, a Indie dopiero przecierają oczy, obudziły się, przecierają oczy, jeszcze się tak dokładnie nie wybudziły. Era Indii dopiero nadejdzie. Widać to, prawda? To... Pokazane mamy perspektywy do roku 2028. I w okresie od 2022 roku do 2028 gospodarka hinduska wzrośnie o 65%, wzrośnie o 2 trzecie w stosunku do dzisiejszego stanu, a gospodarka chińska wzrośnie o 45%, czyli o blisko połowę a w tym czasie zachodniej gospodarki, czyli Stany Zjednoczone i Unia Europejska wzrosną zaledwie o 27-28%. Różnice w tempie zmian ogromne. Państwo to widzicie. Sami możecie sobie wyrobić zdanie. A czas Indii. No, czas Indii dopiero nadchodzi. A tu już widzimy, jaki będzie ten stan za 5 lat. Chiny prawie 44 biliony dolarów. Stany Zjednoczone prawie 33 biliony dolarów, Indie prawie 20 bilionów. A jaki będzie stan nominalny? No, tu bym się wstrzymał, bo stan nominalny zależy od siły dolara. Każda turbulencja tego dolara może się odbić na tym stanie gospodarki. Choćby to, że rynek ropy przestanie być rynkiem dolarowym, albo chiński handel prowadzony będzie bez użycia dolara. No tego jeszcze nie wiemy. Dolar jest póki co pod, stanem, pod, pod znakiem zapytania. Jak wzrastały zachodnie gospodarki od roku 90? No to widzimy, dla wszystkich zachodnich gospodarek mogliśmy być wzorem. Nasze polskie wzrosty są średnio dwa razy większe. Dla Zachodu jesteśmy wzorem, osobliwie dla państw Unii Europejskiej, ale w skali tych światowych przemian gospodarczych, no szczerze mówiąc, nie liczymy się wcale. Jesteśmy wzorcem, ale tylko w naszym europejskim grajdole. I jeszcze wzrosty tych zachodnich gospodarek do roku 2028 wzrastają 20, 20 kilka procent. Nawet Rosja i Brazylia mają wcale nie więcej. Jedynie Polska przełamuje tę barierę i przewidywany jest wzrost 34%. Cały Zachód spowalnia we wzrostach. Brazylia jeszcze jakby jest w przedsionku, nawet nie jest w tym przedsionku. Jeśli nadejdzie jakiś czas Brazylii, to to naprawdę jest jakaś odległa przyszłość. Reasumując, największa gospodarka Zachodu odchodzi. USA nie są konkurencyjną gospodarką, a deficyt w obrotach bieżących Stanów Zjednoczonych rośnie, rośnie i rośnie. Ten rosnący deficyt wymaga, żeby Stany Zjednoczone pozyskiwały od innych państw coraz większe kwoty, ale te coraz większe kwoty już teraz wiążą się z wyższym oprocentowaniem. Stale rośnie obsługa długu, stale rośnie. Bo i dług też rośnie. Każde państwo na swoją modlę oszukuje inwestorów, ale wkrótce może się okazać, że amerykańska kołdra jest faktycznie za krótka, i to może być już widoczne. Gospodarki chińska i hinduska rosną jak na drożdżach. Już niebawem siły Indii i Chin będą równoważne Stanom Zjednoczonym plus Unia Europejska. Za siłą gospodarczą idą wpływy polityczne. My, Polacy, jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i korzystamy ze swobód, jakie nam to unijne członkostwo daje. Ale wyobraźmy sobie, że, wyobraźmy sobie, że Unia Europejska przestanie istnieć i że Unia Europejska rozpadnie się na małe państwa, a każde państwo będzie miało swoje małe wpływy. Tu na diagramie widzimy, ile my możemy znaczyć, kiedy Unia Europejska się rozpadnie. Jeśli się rozpadnie, to w skali globalnej liczyć się będą Chiny, Stany Zjednoczone, Indie. No i może dorzucimy jeszcze Japonię, Niemcy, Rosję, ale im dalej, tym trudniejsza będzie gra. Na światowej szachownicy ani nie będzie nas, ani nie będzie reprezentował naszych interesów żaden, żadne stowarzyszenie. Nikt. Gospodarki azjatyckie, afrykańskie, południowoamerykańskie będą występować wspólnie, choćby jako ASEAN, czy Mercosur, NAFTA, APEC, czy choćby Wspólnota Gospodarcza Państwa Afryki Środkowej, albo Wspólnota Gospodarcza Państwa Afryki Zachodniej, Wschodnia Afrykańska, czy Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, albo Rada Współpracy Zatoki Perskiej. A my, no, my znajdziemy się na samym końcu tego przewodu pokarmowego. Tam, gdzie nikt nie chce być i gdzie... Szczerze mówiąc, nieładnie pachnie. Bo tu w Europie, poza Unią Europejską, już nie ma żadnej innej Unii. I to polecam Państwa uwadze. Dziękuję.